Zawsze miałem go za takiego gościa, co, co mega kmini internet i, i ogarnia te sprawy i ma wszystko przekminione do parę ruchów do przodu, a tutaj taki chaos jakiś totalny się wkrada i dziwnie mi się na to patrzy po prostu. Dobra, co tutaj jeszcze było? Chciałem też zobaczyć, bo miałem wypisane timestampy ze streama Wardengi. Jakieś takie co ciekawsze momenty i w sumie też miałem to obejrzeć. To wszystko było też poniekąd w trakcie oglądania tego filmu na Tana, Więc chciałem to sobie zobaczyć przy okazji. Rewo oglądający Wardęgę oglądający Natana. Zaczyna się z to noga. Natanowi chodziło o to, że po Pandorze dostałeś walkę za ponad milion złotych. Ja takie stawki za walkę to już miałem wcześniej. Takie propozycje. Na pewno Pandora podbiła jakby moje zasięgi, No, zasięg, widziałeś zasięg, mogła. Tak dalej, więc wiadomo, że to się mogło tak przejść, ale oferty powyżej bańki, no to już były na walkę przed. To nawet chyba Nitro za walkę ze mną chciał półtora z tego co wiem i tak dalej chyba też nie do końca wiecie, jakie są stawki we frikach. Ale poj**olone, co? Że półtora, że realnie przychodzicie na rozmowę i chcecie półtora miliona za walkę, nie? Pojmane to jest. Półtora miliona. To sobie kurwa, kupicie dom i spokojną starość jednocześnie. Chłop się nie umie bić i dostaje milion. No ale Grabski, a od kiedy tu chodzi o to, czy ktoś się umie bić? Tu chodzi o to, czy wzbudzisz emocje i sprzedasz pay -view. Kogo tam ku Obchodzi, czy ty się tam umiesz bić? Jak powiedziałem o tym pokoju, z automatu Judasz, czyli tak zwany Michał Powell Baron, postanowił, że napisze do Dubiela, Marcin: Mamy kłopoty. Ale przecież oni nie mają kontaktu po Pandorze. No właśnie, mają i to bardzo dobry kontakt. Oni się konsultowali, jak w ogóle mają tworzyć te filmy, jakie tworzyć filmy. No i to na pewno będę musiał zapytać, czy to jest prawda, bo mi na przykład Boxel gadał, że nie mają kontaktu. <noise> Nie no, to jak Boxdell tak powiedział, to to na pewno prawda. <noise> Tylko, że właśnie Nathan mieszkał u Boxdella więc on może wiedzieć więcej. Tylko chciałbym właśnie, żeby Nathan albo mi pokazał jakieś dowody, albo żeby Boxel mi pokazał jakieś dowody. Nie wiem. Tymczasem Boxel już tam usuwa wiadomości z dubialałem, Szybka, <grym> szybka czystka. Już wkrótce będę miał tego takiego mojego operatora z powrotem i pewnie założę ten nowy kanał. To będzie taki niszowy kanał, że ja będę pokazywał, jak tutaj się staram coś tworzyć. I wiecie, ja wiem, że ostatnio robiłem przemowę, że Gołdsi wstaną z popiołów i tak dalej, ale ja nie wiem, nie wiem, czy to nie nie. Ja, już koniec projektu. Jezus, Maria. Bo wiecie, ja tu chcę nagrywać na przykład podcast. A ktoś musi iść na trzeci wariograf z rzędu, nie? Ciekawe, kto. I nie możemy nagrać podcastu. No jest ciężko. No i zobaczcie, już takie plany. Wardęga skoczył główką w dół za Bogzelem, żeby ratować ten projekt. Aj cały misterny plan. A ciekawe na przykład, czy Wardęga wie, czy Bogzel odpowiada za ten kanał Freak, bo tutaj też Bogzel rzuca publiczne, publicznie jedne deklaracje, później się, no, każdy, kto tam jakoś mini temat, no to się domyśla, jak jest. I ciekawe, jak on wie, jak, czy jaki jest status w głowie Wardęgi tego kanału Freak w stosunku do Bogzela. Czy on tam działa, nie działa? Bo tutaj nie wydaje jest jakiś zaskoczony Wardenga, że Bogzel na frika załatwia jakieś dyle. To jest jedno naprawdę z tysiąca kłamstw i manipulacji Michała. Michał, dlaczego razem z Sylwestrem Wardengom mówiliście, że odchodzisz z gołców, skoro ty kupa zamieszkałeś z Sylwestrem Wardengom? Dlaczego skoro? nie wiem, to jest jakaś afera mieszkaniowa. Kto z kim mieszka i to świadczy o sojuszu. Jak Nathan mieszkał z Bogzelem, to miał sojusz z Bogzelem. Jak Kolciak mieszkała z Bogzelem, to jechała złożyć zeznania, także było dobrze. <laughs> Teraz Wardenga mieszka z Bogzelem i się razem trzymają. Ale jak już się Bogzel wyprowadzi bo Wardęga, to znaczy, że już się nie lubią. Kurwa, co oni mają z tym mieszkaniem? Ktoś wszyscy siedzibę muszą mieć. Bogzel faktycznie trzy dni przed wyjazdem tutaj spał, bo on tutaj ma ten pokój aferkowy i tak dalej. Natomiast w gołcach, tak jak... Okej, okay, nagrywa, nie? No to tak samo Izak nagrywa z nami i tak dalej. Ale skład nie wiadomo. Na pewno będziemy rozmawiali, i to mówię zupełnie szczerze, nie? Że nie wiadomo, jaki będzie skład. No ale, ale co z perspektywy... Jakie to ma znaczenie z perspektywy widza? Czy Bogzel jest pisany do... KRS-u, jeżeli jest w każdym jednym odcinku, a Watenga przecina się na każdym innym programie z Boxdelem, cały czas udzielając mu swojego wizerunku. Jeszcze jestem szczerze, to że. Już... <grym> Real talk stary? <grym> ja nie rozumiem tego. No, przecież to logiczne, że z punktu widzenia widza, no, Boxel uczestniczy w dosłownie każdym jednym programie. Jest traktowany dalej, nic się nie zmieniło. Usunęli się go z krs ale on dalej jest w tym projekcie. Co to zmienia kompletnie, no? O, nie wiadomo, jaki będzie skład. No, skład jest taki sam w zasadzie. No, tam pomijając Bońskiego, oczywiście, ale w kontekście Boxela jest dokładnie ten sam. Kumple, kumple. Tak. I po tym ja muszę kilka rzeczy sobie przegadać też z chłopakami. Też trochę nie wiem, czy ja bym sobie nie otworzył własnego projektu. Oj, rozpad ekipy. No i będzie stary skład GO Kąt na nowe gołcy. Czy ja już powoli zaczął akceptować, że jednak źle zrobił? Intrygujące. Czy znaczy, może jednak jego społeczność i jacyś inni ludzie z neta mieli rację, że to jednak był zły pomysł. Lub straty wizerunkowe są zbyt duże, jednak nie chcę brać na siebie takiej ceny za to. Po pierwsze, no, Boxel popełnił dużo błędów w przeszłości. Przyjaciele, razem sobie... Natomiast teraz ja nie uważam go za mojego przyjaciela. Nie wiem w ogóle, czemu ludzie tak nadużywają tego wszystkiego. Tak szczerze, <laughs> influencerów nie mam przyjaciół. No nie wiem... No Sylwek, no a dlaczego ludzie tak patrzą? Bo poświęcasz swój wizerunek za tego gościa. W momencie kiedy sam nakręciłeś film na jego temat, który go wrzucił w pewne ramy i to jak ludzie na niego patrzą, a potem poświęcasz swój wizerunek, żeby mu pomóc odbudować się w sieci. No to logiczne, że ludzie w głowie swojej mają, że nie robi się tego dla jakiegoś znajomego, którego pierwszy raz się widzi, tylko dla kogoś, to znaczy coś tam więcej, no. No ku no przecież to jest prosta sprawa. No ja jakoś sobie nie widzę tego, że Wardęga tak poświęca wizerunek na przykład dla Wojtka Goli. Poza tym wielokrotnie Wardenga mówił, że ma słabość do Boxdela. No to, to jak się doda to wszystko do siebie, no to jasne jest, że ludzie czują, że Boxdel znaczy coś więcej dla Wardęgi niż jakoś zwykły kolega. No więc następny gdzieś tam w tej skali, no może być bardzo dobry kolega, no ale wiadomo, że w uproszczeniu to będą mówić, że przyjaciel. Szczególnie jeżeli tak samo się angażuje we wszystkie inne działania Boxdela, czyli i odnośnie fejmu, i odnośnie na przykład afery. No to to jest tak mocne powiązanie wizerunkowe, że to logiczne, że ludzie widzą to jako przyjaźń. A jeszcze je dodać do tego to, że Bokzel się spowiada Wardędze ze wszystkiego i opowiada o wszystkim, bo on teraz chce być transparentny według tej narracji, no to tym bardziej buduje te relacje na wyższym stopniu. Widział go nago, to ma słabość. No to się obaj widzieli Nago i co? <laughs> Wardenka szczerze o Wardędze, no trochę tak. Przecież dupka się zaczęła palić. Trzeba było jakoś odwrócić uwagę Pandorkom od dramy z dziewczynami z Good, które prawie straciły życie na waszych nagranie. To na przykład to jest argument który się pojawia, nie? Ja jestem w internecie 12 lat. To my się często z właśnie z tego śmiejemy, że ludzie myślą, że my się, prze... że my na przykład byliśmy, o Boże, dziewczyny się poszarpały za włosy. Ale drama. Musimy coś zrobić, bo o Jezus Maria, zaraz nas wsadzą do więzienia za to. Szczerze? To my zrobimy drugi odcinek z tego. Jedyne, czego ja bardzo żałuję w tamtym odcinku, to, że nie było ratownika. A teraz będzie ratownik i będziemy robili z tego serię prawdopodobnie. To chyba nie do końca chodziło o to, że dziewczyny się poszarpały za włosy. Bo ja uważam, że to jest, no nie, może nie fajniejsze do free fightów, ale okej, okay, czyli jak się napier po mordzie, to jest okej, okay, tak? Ale jak walczą o piłkę, to już nie jest okej. Okay. Dlaczego? No też można zrobić z tego na przykład jakiegoś streama. No na przykład walka Meduza będzie walczył o piłkę, no tylko zrobić płytszą wodę, żeby tam nikt nie, się nie podtapiał. A tam nie było mowy, że podtapianie jest dozwolone? Trzeba wprowadzić zasady, że nie, nie ma podtapiania, nie ma ciągnięcia za włosy i jest ratownik, nawet kilku ratowników, obsługa medyczna i przecież można normalnie robić odcinki. Do bo... no, 20 sekund. A. No czyli trudno powiedzieć. Że były jakieś zasady, tak? Były jakieś zasady. Możesz podtapiać, ale 20 sekund, ja wiem. zobaczył Patrycję Molczanów, która walczy z Moniką Kociołek na przykład o piłkę. I że na przykład ta, która wygra, może przekazać na jakiś cel charytatywny 10 koła, nie? No, a, no tak, wiadomo, na koniec cel charytatywny, żeby usprawiedliwić kula ten. Całe zamieszanie, no jasne, wiadomo. Co ten Dziasty pierdoli? Niech wraca do frików się bić ostatnio w pierdolę. To wskoczył od Push Barbera, a teraz jest szefem Gołdsów? <laughs> Jezus, maria, tak czytałem. Proszę. To powiedzcie mi teraz, że jeżeli dodamy te rzeczy, sędziego i obsługę medyczną i będą zasady, że nie ma ciągnięcia i nie ma podtapiania, to dlaczego freakfighty są ok, a to już nie będzie ok? Nie no, tylko chwila, no cała drama wybuchła, bo właśnie wielu z tych rzeczy, które tutaj Sylwek wymienił nie było i stąd była krytyczna opinia, na której teraz dalej lecą. Jak wleci odcinek, w którym będą zasady, to ludzie też pewnie inaczej to ocenią, ale na ten moment widzieli wersję programu, gdzie można było podtapiać i ogólnie nie było zasad, o których teraz wspomina. A to, czy tam, nie wiem, taplanie się w błocie w ramach zapasów jest tym samym, co bicie się w oktagonie, to tam są można dywagować, ale głównie chodziło o te zarzuty, które sam stwierdził, że trzeba i, i, i zależności, które sam powiedział, że trzeba naprawić. Ja bym na przykład chciał, żeby Natan powiedział, czy na przykład, jak Boks na przykład sobie jedzą śniadanie, tam na tej chacie, czy on mnie obgaduje. <laughs> jak myślisz, bo jakaś gra teraz z jego strony, że to bym chciał wiedzieć. No ale sam fakt, że to rozważa Wardenga, to już o czymś świadczy, no. Ludzie mają mi bardzo za złe, że wybaczyłem Boxdellowi. I być może ja się na tym sparzę. No, nawet nie być może, ja myślę, że już się podgrzewa palnik, delikatnie. A Wardengi, do Wardengi to już dociera. Ja ostatnio w fejmie się trochę czuję, że... Oho? No nie czuję się tam, że chyba niedługo mogą się nasze drogi rozejść, takie mam wrażenie. O. Zobaczmy, <laughs> Czyli tak, z go, sami nie wiadomo. Wiem, może się rozpadnie, może nie. I Boxel wcale nie jest pewny. A z Fejmem tak samo nagle się okazuje, że też nie bardzo. Jeszcze zaraz się okaże, że Wardęga już więcej w aferkach się nie pojawi, bo mu niewygodnie tam na krześle siedzieć. Ja. Będę musiał też sobie po Gali porozmawiać z Rafałem na pewno. Ale to jest dziwne. Najpierw Wardęga tak totalnie wskoczył w te wszystkie rzeczy właśnie związane też z Boxelem, związane z Fejmem, związane z aferkami, gołcami, a teraz krok po kroku przynajmniej poddaje pod wątpliwość, czy rozważa. Zobaczymy, czy tak będzie wycofywanie się z tego. Wszystkiego. Yes. Bez sensu. Dupa mu się zaczęła palić, to ucieka. No właśnie, pytanie wiesz, jakby do niego dotarło, że to był zły pomysł. Bo wiesz, no tu jest gra o cały wizerunek Wardęgi i community, które całe zbudował. Ja pamiętam, jak on kiedyś mówił o tym, że kiedyś odnosił sukcesy na YouTubie, miał dużo wyświetleń, ale nigdy nie miał swojej społeczności. Że teraz udało mu się to zbudować w atacha, że to jest dla niego najważniejsze. Więc ja też mówiłem wcześniej, że jedyną jakby taką możliwością tego, że wpłynąć na myślenie Wardęgi jest po prostu jego community, które może trochę dać mu taki sygnał, że ej stary, to jest kurwa zły pomysł, nie? Te twoje ostatnie ruchy to... Nie o to chodziło, nie? Że, że, że to nie ten kierunek, źle to wygląda, no i to, że to tylko oni mogą w ten sposób do niego dotrzeć. No i teraz też pytanie, na ile tam Bartęga się z tym będzie liczył i na ile rzeczywiście nadal zależy mu na własnej społeczności. No. Mówisz, że za jedną walkę Rafał Pasenek oferuje mi tyle i tyle pieniędzy, po czym nigdy jakby nie było takich informacji. Lubisz ludzi przekupywać. Uważasz, że mając pieniądze, to będziesz znajomych, zdobędziesz popularność i zdobędziesz to, że każdy będzie stał za to i jesteś broniony. Znaczy wiecie co tutaj też Wardenga może mieć inną perspektywę na ten film Natana, dlatego że Wardęga zna Boxdela, zna go takiego, wiecie, niekoniecznie sprzed kamery. I w związku z tym, jak Natan nagle opowiada o jakichś przykładach zachowania Boxdela, czy jakichś ruchach, które on wykonuje, no to Wardęga sam to może odnieść do tej relacji, czy Boxdela tak się zachowuje a tym samym trochę lepiej ocenić tą wiarygodność filmu Natana, gdzie tu się tak przeplata ta prawda być może z jakimś kłamstwem czy naciąganiem. I jak nagle słyszy o takich pewnych charakterystycznych zachowaniach Boxdela, o których wspomina tutaj Natan, no to też w tutaj daje zupełnie inną perspektywę na, na oglądanie takiego filmu. Sylwek, jesteś biseks? Jeszcze jak. Jeszcze się nie trafił taki chłopak, który mi się tak spodobał yy, bardzo, ale kto wie. Czyli Boxdell nie zrobił wrażenia. No to takie parę tych rzeczy z tego streama, no nie wiem, dziwnie się Wardenka zachowuje, te wszystkie jego ruchy ostatnie, nie wiem na ile on sam to teraz rozgrywa, na ile rzeczywiście jest zagubiony, bo też biorę pod uwagę wszystkie opcje, ale nie rozumiem tego co on teraz robi. Najpierw coś wchodzi totalnie, potem nagle stara się z tego wyskoczyć, nie wiem na ile on to kalkuluje, na ile ma to przekminione, ale dziwnie mi się tego nie wiem, jakoś słucha. Tak. Jakby zawsze miałem go za takiego gościa, co, co mega mini internet i, i ogarnia te sprawy i ma wszystko przekminione do parę ruchów do przodu, a tutaj taki chaos jakiś totalny się wkrada i dziwnie mi się na to patrzy po prostu. Upadek idola? Wiesz, ja nigdy nie ukrywałem, że jeżeli chodzi o komentarii, to Wardenga był jedną z inspiracji, żeby iść w tym kierunku. No może dlatego też jakoś to tam inaczej odbieram, nie? No tego może tak na to patrzeć, no może rozgrywa szachy 5D na naszych oczach? Wiesz, to jest jakiś taki poziom nadziei, żeby nie upadł autorytet, tak? Ale czy tak jest, to akurat w tym wypadku wątpię. Myślę, że może też być tak, że Wardęga wiecie, ma dobrą taką przekminę, ale na przykład niekoniecznie ma super rozwiniętą jakąś taką, nie wiem, sferę emocjonalną, nie? I w związku z tym to się gdzieś potem przekłada na jakieś relacje i że w tym się nie odnajduje. Może tak być. I rzeczywiście to by trochę jakby tłumaczyło, dlaczego takiej relacji z Boxdelem się wydaje podejmować jakieś Jakieś dziwne ruchy, które są niezrozumiałe dla ludzi z zewnątrz. Bo może tak być, wiesz, to też tak samo to, że jesteś ogarnięty zajebiście w jednym temacie, co dzisiaj też poruszaliśmy, nie oznacza, że jesteś na każdym polu i może tutaj jest gorzej. Może tak być.